Moim zdaniem, kreatywnością wcale nie trzeba się zajmować. To ona zajmie się tobą. Tak było ze mną. Kiedyś obiecałam sobie, że podczas ferii bożonarodzeniowych będę się uczyć do ważnego sprawdzianu. Na ferie wyjechałam z rodzicami w góry. Wyjątkowo był śnieg, więc codziennie na kilka godzin wyjeżdżaliśmy na narty. Wieczorami musiałam uczyć się matmy, angielskich słówek i innych bardzo mądrych rzeczy. Ale podczas jednego ze zjazdów przypadkiem wyobraziłam sobie aniołka, który ma starszą siostrę i mieszka w niebie. Aniołek, bo klimat świąteczny, ale starsza siostra, dlatego że ja zawsze chciałam mieć starszą siostrę. Próbowałam o tym zapomnieć i skupić się na nauce, ale kreatywność miała inne plany. Codziennie pokazywała mi nowe przygody dla mojego bohatera. W końcu poddałam się, spisałam to wszystko, zapisałam na komputerze i spokojnie wzięłam się do pracy. Walka z kreatywnością i próba ignorowania jej zajęła mi strasznie dużo czasu. A sama kreatywność dała mi spokój aż do napisania sprawdzianu. Wtedy zaczęła pokazywać mi kolejne przygody dla mojego aniołka. Obecnie mam napisane kilka opowiadań i już dawno znalazłyby się w sieci, gdyby nie to, że skubana kreatywność do dzisiaj nie objawiła mi zakończenia. 24 grudnia 1999 roku. Drogi pamiętniku. Dzisiaj w niebie panowało ogromne poruszenie. Za 7 dni będziemy mieli trzecie tysiąclecie. Wtedy przyjdzie na świat kolejne 100 aniołów. Nie mogę się doczekać. Anabel mówiła, że ja jako jedyna przyszłam na świat tydzień przed terminem. No i co z tego, że jestem wcześniakiem? Właśnie dzisiaj dostałam ciebie na 4000 urodziny. Teraz trochę o mnie. Nazywam się Anielielbha, ale mówią mi Anielinka. Mam blond włosy, niebieskie oczy, najładniejsze skrzydła wśród studentów Akademii Aniołów Stróżów i nie jestem murzynką. Moją jedyną siostrą 4000-lecia przed naszą erą jest wymieniona wyżej Anabel. Jest ode mnie 4000-lecia starsza. Kiedy się pojawiłam na świecie, to ona zaprowadziła mnie do Boga, aby spytać, czy przeżyję. Kiedy jako jedyny anioł stróż zakończyłam audiencję u Pana Boga, dowiedziała się, że jest moją siostrą. Mieszkam w domu na chmurce najbliżej szpitala, bo jak anielscy lekarze uważają, jako wcześniak mogę mieć problemy ze zdrowiem. Chcą mieć mnie blisko, żebym nie musiała się męczyć w czasie transportowania do szpitala w przypadku na przykład BWCS, czyli bardzo poważnej choroby skrzydeł. Za tydzień w końcu przydzielą mi człowieka, a jutro spotykam się z Radą Archaniołów. Uważają, że aby wydać mi człowieka, to muszę, kurczę blada, jako jedyny prawie anioł stróż zrobić testy zdrowotne i umiejętnościowe. Zaraz zacznie się przyjęcie urodzinowe, więc pa. Anielielbha płakała cały czas. Anabel nie chciała marnować wody, więc przystawiła konewkę pod stróżkę łez i podlewała łzami kwiaty. Ale w końcu kwiaty trzeba było przestać podlewać, więc Anabel wlewała łzy do butelek i dawała aniołom, które zstępowały na ziemię pod postacią aptekarzy i rozdawały ludziom jako dobre krople do nosa o nazwie Stermar. Skończyło się jednak i butelki. Anabel usiadła i pierwszy raz w życiu nie miała pojęcia, co robić. W końcu wstała, przebrała się i usiadła do laptopa. Prawie wszystkie anioły miały konto na Wingbooku. Anabel napisała wiadomość i wystawiła na forum. Moja siostra Anielielbha, Anielinka, jest smutna z powodu pewnego diabełka, który oszukał ją podczas spotkania z Radą Archaniołów. Tak długo płacze, że dałam radę podlać jej łzami kwiatki i zapełniłam nimi wszystkie buteleczki z termaru. Dalej płacze i nie przestaje. Proszę całe niebo o pomoc mojej siostrze, bo niedługo dom zaleje. Teraz Anabel ogarnęła panika. Królowa aniołów? U mnie? W domu? Ja nie wierzę. Co robić? Na pewno włączyć pompę. Musi odpompować łzy Anielinki. Posprzątać, tak. Na pewno posprzątać. No, przyrządzić obiad. 45 minut nie zdążę. Chyba jeszcze mam ten numer. Gdzie go dałam? Pewnie będzie w notatniku. U jak usługi jest. Usługi sprzątające szybko, tanio, komfortowo. Te anioły sprawdzają się tak samo w niebie, jak i na ziemi. Dzwoń, a fonie. Halo?
Usługi sprzątające szybko, tanio, komfortowo. Słucham. W czym mogę pomóc? Dzień dobry. Chciałabym zamówić usługi sprzątające na teraz. Ilu osobowa? Sporo osobowa. Na którą godzinę? Na teraz. Dobrze usłyszałem? Na teraz? Tak, natychmiast. Proszę podać imię, nazwisko, adres i opis tego, co jest do zrobienia. No dobrze, tylko szybko. Anawelia Cross, chmura numer 3412, obok szpitala błogosławionej Anieli Salawy. Trzeba wypompować wodę z domu, posprzątać pokoje, wypielić ogródek i zrobić zakupy. Dobrze, już jesteśmy. Jak to? Jak nam pani nie otworzy, to pojedziemy do następnych klientów. A panowie już tu? Niech no pani wyjrzy przez okno. Pan to jest Noe? A któż by inny, panienko? Pan wesoły jak zwykle. Proszę, panienko, mów mi po imieniu. Dobrze, więc tak. Felicjan, Joel, Kamiliusz i Zylion? Anabelia odczytała z plakietek imiona czterech pierwszych aniołów. Proszę, posprzątajcie dom. Zwróćcie wielką uwagę i sprzątajcie z ostrożnością w pokoju mojej siostry. Panikuję. Hiacynt, uruchom proszę pompę i usuń wodę z pokoju mojej siostry. Ralfeusz i Omer, możecie zająć się wypieleniem ogródka. Noe, ciebie zapraszam do altanki po południowo-zachodniej stronie ogrodu na kropelkę herbatki lub dwie. A bardzo chętnie, odpowiedział Noe. Anabel otworzyła drzwi. Za nimi stali pan z restauracji Tu i Tam i chłopak Anabel Lumian, kapitan wojska świętego Michała Archanioła. Lumian, wchodź do środka, a proszę pana, ile płacę za jedzenie? 30 srebrników. Proszę, bardzo dziękuję. Do widzenia. Następnie zwróciła się do chłopaka. Lumian, po co tu przyszedłeś? Na Wingbooku umieściłaś ogłoszenie, że twoja siostra potrzebuje pomocy. Anabel szybko spojrzała na komputer. No, rzeczywiście, coś takiego umieściłam, więc przyszedłem pocieszać. A, okej. Anielielbha jest w pokoju, skapniesz się którym, na drugim piętrze. Okej, dzięki. Anabel pobiegła do kuchni. Jak oni tak będą wszyscy przychodzić, to nie będę mogła przygotować się na przyjście królowej. Co ja zrobiłam najlepszego? Ding dong. Anabel podleciała do drzwi i otworzyła. Cześć Anabel. Cześć Angeli. Za drzwiami stała anielica hinduska. Oczywiście, jak na hinduska przystało, była ubrana w kolorowe sari. Na Wingbooku, tak wiem, wstawiłam info mojej siostrze. Jest na drugim piętrze. Ogarniesz, który pokój. Ding dong. Zrozumiecie już pewnie, co się stało. Do domku na chmurce numer 3412 zlecieli się jeszcze. Przyjaciółka Anabeli z Zeta, przyjaciółka Anielielby Kamelia, pan z budki z hot dogami, pani z cukierni pod krzywą aureolą, cała klasa Anabel ze studiów, koledzy z pracy Anabel, hydraulik Cerro, listonosz Luwing, pani z informacji Livi Vitti, pułkownik Lucjusz z wojskiem świętego Michała Archanioła, zaprosił ich na wszelki wypadek Lumian, lekarze pomocnicze świętego Rafała Archanioła, posłańcy świętego Gabriela Archanioła, Miriam siostra Mojżesza, Wikluk sprzątaczka i jeszcze kilka tysięcy innych aniołów poruszonych losem Anielinki. Wszyscy próbowali pocieszyć Anielielbhę, ale nikt ani nic nie pomogło. Tymczasem przed domkiem sióstr rozległy się trąby. Zbliżał się orszak królowej aniołów. I wbrew pozorom, kreatywność wcale nie kojarzy mi się z kolorem białym, tylko z pomarańczowym. A wam?